Robimy, panowie, tak. Ja tutaj mam parę rzeczy w tym garażu i chcę to posprawdzać, zobaczyć, jak to działa. Trochę sobie już potuningowałem i porobiłem. To tam też możecie sobie to obejrzeć na odcinkach, jak tutaj sobie ten garaż robiłem, co i jak, no nie? Na jakim serwerze gra? Na najlepszym. Dobra, tutaj moi pracownicy dostarczyli jakiś samochód do zmodyfikowania i musimy go zmodyfikować. Wymagania, zanim zmontujesz wymagania, zmodyfikuję z listy. Co to znaczy? Dobra, zobaczmy to. Modyfikuj. Ok, lakierowanie. I teraz musimy w jakiś sposób to zmodyfikować według listy modyfikacji, jakie musimy zrobić do tego samochodu. I tak, jakiego zażyczył sobie klient. I teraz my musimy odgadnąć, znaczy jakby sprawdzić, muszę. Ty, ja dostałem jakąś kasę w ogóle. Ja muszę sprawdzić, jak mam stuningować ten samochód. Jaki kolor i tak dalej. Czekaj, otworzyłem maila, ale nic się nie dzieje. Nie zauważyłem tego, że to jest na dole. Turyńska czerwień, tak? Dobra, nie zauważyłem tego. Fajnie, że to się od razu tutaj pojawia, to będzie bardzo proste. Powinno być proste. A czy zrobimy to według zaleceń? Się zaraz okaże. Cały czerwony ma być? Dobra, wychodzimy. Ulepszenie osiągów. Jest tak. Uliczna skrzynia biegów, hamulce sportowe, tuning turbo. Hamulce sportowe, tuning turbo, na szczęście za darmo. I skrzynia biegów uliczna. Dobrze. Nadwozie. Tutaj troszeczkę mamy rzeczy. Jest tak, zaczniemy sobie od nadkoli. Ochromowane błotniki. To będzie to. Zderzaki tylne. Wygładzone, czyli ta opcja. I osłony nadkoli usunięte, coś tam. Dobra, mamy zrobione. I teraz idziemy dalej, idziemy do kół. Zainstaluj nowe koła, a teraz jakie? A, muscle, ok. Old school. Mamy tutaj jakieś takie, nie widać dokładnie. A nie, można sobie spojrzeć tutaj. Spoko, takie mamy koła, to instalujemy. I zatwierdź modyfikację, ok. 35 tysięcy? I teraz możemy dostarczyć pojazd osobiście, albo możemy zlecić to pracownikowi. Pracownicy dostarczyli już ten pojazd. Więc zobaczymy, jak to wygląda. Tylko żeby mnie tu nic nie rozwaliło, bo tu opresor lata. Dobra, gdzie mam z tym dojechać w ogóle? Uciekam z tym, bo tam jakiś opresor, kurde, w powietrzu. Tak, kupię sobie RX-7, taki jest plan, taki jest plan. Na pewno sobie kupię. Jeszcze można zrobić Bentley u Benego na tą Mazda RX-7 z szybkich i wściekłych. Ty, ale gdzie ja mam to dostarczyć? Gdzie ja mam z tym jechać? O, stunigowałem furę, no wszystko super, ale co dalej? Halo, halo! Gdzie ja mam jechać z tą furą? Czy ja dostanę jakąś wiadomość czy coś? Mogę prosić o to, żeby mój samochód został dostarczony gdzieś, gdzie można go naprawić. Halo? Proszę mnie dowieźć gdzieś do domku, bo mój pojazd ewidentnie nie działa za dobrze. Jakieś krzywe koła ma i tak dalej. Akurat się pojawił wtedy, kiedy przejeżdżałem obok. Dobra, zjeżdżamy stąd. Ten samochód, na który teraz wjechałem, był na przecenie w zeszłym tygodniu, no nie? Tu można sobie wchodzić normalnie do warsztatu innego gracza. Nie musisz czekać na jakieś zaproszenie ani nic. Możesz sobie tutaj wejść. Zobaczcie, wszedłem sobie do garażu jakiegoś ziomeczka, który tak stunigował sobie. I mogę normalnie do niego wejść. To jest najlepsze. Nie musiałem go prosić o zgodę. No nie? Mogłem do niego wejść i sobie mogę tutaj patrzeć, co on ma w tym garażu. To jest fajne, bo w sumie to jest warsztat. Może ja będę chciał sobie stuningować tutaj furkę? No nie wiesz tego, prawda? I może bym chciał sobie przyjść do jego garażu i coś zrobić, no nie?
No, ale dobra, wychodzimy, idziemy do swojego. O, zobaczcie, teraz mam, zobaczcie, dostawę do klienta. Wcześniej mi się nie odpaliła ta misja. Musiałem zmienić sesję, żeby zadziałało. Na szczęście po zmianie sesji ten samochód mi nie zniknął. Dobra, klient zapłaci za wszystkie modyfikacje, dodatkowa premia zostanie obniżona, jeśli pojazd zostanie uszkodzony podczas dostawy. Okej, okay, nasza premia to 25 tysięcy dolarów. Na bank wszyscy gracze z całej sesji zostali poinformowani, że mam taki fajny pojazd do dostawy i dobrze by było go zbombardować, prawda? To jest spoko, bo będziesz mógł sobie potestować różne samochody. Nie musisz ich kupować. I to jest spoko, także generalnie te samochody jeżdżą bardzo podobnie tutaj w GTA, no nie? To nie ma za bardzo co testować. Tam w Los Santos na tym zlocie można było sobie potestować chyba teraz Nissana 370Z tego. No dobra, dojechaliśmy sobie do klienta, uszkodzeń zero. A do mnie leci, jedzie jakiś opresor. Proszę bardzo, dostarczyliśmy. Klient zadowolony, kluczyki do łapy. Stunigowana fura tak jak powinno być. I do rączki dostajemy, uwaga, uwaga. Jaki ten jego stres. Oh my god. Moim zdaniem nowa odmiana import-export. Fajna, nie musisz ich kraść, a pracownicy robią wszystko za ciebie. No! Import-export i to wszystko będzie fajne. Będziesz mógł sobie teraz wbić do GTA, wiesz, robić wszystkie te rzeczy po kolei. Dobra, dostaliśmy 60 tysięcy dolarów za dostawę. Dostałem premię 25 tysięcy dolarów. Z tym, że ja w ogóle nic nie musiałem przy tym robić. Jakby gra kierowała mnie za rączkę, no nie? Jak robiłem sobie te modyfikacje samochodu, pokazywała mi tam, były tam komunikaty, co mam stunigować dokładnie. No, misja nie odpaliła się od razu, ale to był po prostu jakiś błąd po prostu. I już. Siema, siema wszystkim, witam. Dobra, moje nowe samochody. Ja już sobie stunigowałem dwa pod drift. Jednym z nich jest... Oho, czekaj, bo jakiś samolot tutaj lata. Ja jak widzę samolot, od razu odpalam snajperkę. Dobra. Teraz będzie wyskakiwał, nie trzeba go zabijać. Tylko niech wie, że tutaj nie lata się samolotami. Kurde. Gościu chyba leci... Nie, nie leci na mnie, dobra. Tak więc Honda S2000 już zrobiłem sobie na drift. Ledwo co rusza z miejsca, a już leci bokiem. O kurde, zabiło go. Damn. Niedobrze. Tak, te nowe samochody da się zrobić pod drift. Kurde, muszę do Lestera zadzwonić. Bo ja chcę tu driftować, to nie jest noc. Ja nie chcę uciekać przed policją. Panie policjo, panie policjancie, proszę mnie zostawić. Ja mam samochód driftowy zrobiony. Ja chcę po prostu podriftować, a rozwaliłem latający samolot, bo bałem się, że on mnie rozwali z działka wybuchowego. Dobrze, jedziemy, jedziemy. Gościu się pyta, dlaczego go rozwaliłem. A Boże. Ja po prostu zawsze rozwalam każdą... Mało fajne, nie latasz sobie jetem, on się cieszy, że ukradł z bazy wojskowej czy coś. A tu nagle jakiś gościu randomowy go rozwala i nie może się cieszyć swoim myśliwcem. Ale ja już tyle razy zostałem zabity przez myśliwce, że jak widzę tylko jakiegoś, który lata, to od razu dostaje ode mnie bombę. Po prostu, zapobiegawczo. Także wybaczcie mi to, jestem zły, ale tak mnie ukształtowało GTA. Dobrze, proszę bardzo. Patrzcie na to, patrzcie jakie Tokyo Drifty tutaj wale. Zoba. Te drifty takie bardzo wolne są, no nie? Zoba. Da się je opanować, one są na początku takie dziwne, ale potem jak trochę tego gazu tapujesz i tam ogarniasz to skręcanie, to nawet jest w porządku. Chociaż wiadomo, że to nie jest takie driftowanie jak, wiesz, w Forza Horizon czy tam w Assetto Corsie, ale jest w porządku. Tak do jakichś zlotów. Patrzcie na tą maskę, tam mi się kręci wszystko. Jezus, to jest super, to jest naprawdę super.
Ile to auto kosztuje, co nim driftuje? Ono kosztuje... O, to jest to tańsze zresztą. Ono kosztuje w standardzie 1 700 000 bez zniżki. Także trochę trzeba wydać na te nowe samochody, trzeba przyznać, że są drogie. Najbardziej mnie boli to, że nie można tampy drift zrobić na drift. Gdzie ona w nazwie ma drift, prawda? Powinno działać, to powinno działać, niestety no nie da się tych opon fajnych zainstalować. Mało tego, te samochody, nie wiem czy to już sprawdzaliście, ale patrzcie na to. Teraz te samochody można sobie obniżyć jeszcze bardziej. Czekaj. Aha, to nie jest dach, dobra, mi chodzi o zawieszenie. Więc teraz mam obniżone. Tak jest domyślne. O, dziękuję za viewsów, dziękuję bardzo. Tak jest domyślne, tak jest obniżone. Ja sobie już dałem obniżone, zobaczcie, wygląda sobie tak. Tak, dziwiłem się, że ta Honda jest tak wysoko zawieszona, no nie? Po tuningu, po obniżeniu zawieszenia, tutaj można jeszcze w opcjach sobie to zrobić. Super to wygląda. Chyba lepsze driftowanie od Dekru 2. No nie, chyba w Dekru jest jednak mimo wszystko trochę lepiej. Tylko trzeba tam pokombinować z ustawieniami samochodu. Ale te drifty takie wolniusie są, no nie? Z drugiej strony, dzięki temu, że są takie wolne, przynajmniej dla tego samochodu, będzie można sklejać fajne jakieś tandemy, o to się tandemy nazywają, nie? Będzie można sklejać tandemy razem na jakichś zlotach samochodowych. I myślę, że może to wyglądać fajnie. Ło! Pa, pa, pa. Uah! Przesterowałem. Tandem to nie jest rower? To też jest rower, ale tutaj chodzi o tandemy driftowe. I teraz to jest najlepsze, że można w sesji takiej, wiesz, dowolnej driftować. Tu jest zajebiście dużo miejsc w GTA, gdzie można sobie polatać. Możemy sobie na przykład zaraz pojechać na doki. Zobaczymy, jak na dokach poradzi sobie Toyotka. Już jej wsunąłem to takie wielkie serce z tyłu. Kojarzycie, o co chodzi? Tutaj można zrobić taki tuning hardkorowy, że masz z rury wydechowej takie serce. Możesz to pomalować na różne kolory. Jestem ciekawy właśnie, czy uda się zrobić takie długie, fajne drifty. Chyba nie. Fizyka GTA nie bardzo na to pozwala, co? Lepsze nagrody typu pompki? No to możemy tu zrobić na streamku. Kurde, pompeczki ja zawsze chętnie. Dobra, trochę popadało. Wow, strasznie łatwo przesterować tę furę. Myśmy już widzieli takie drifty, prawda? Żeśmy grali na serwera 5M i tam już dawno było takie driftowanie. I też samochody były mocno potuningowane. Tylko że tutaj już mamy takie driftowanie od Rockstara typowo. I fury nie są takie, wiesz, przesadzone. Płaszcz! Prawie przy samej ścianie. Coś tam lata tym bokiem, trzeba tylko delikatnie operować tym gazem. Jak już widzisz, że samochód leci bokiem, a nie można za dużo tego gazu, żeby nie przesterował. Tak jak my sobie to oglądamy, to te drifty wyglądają średnio, no nie? Lepiej by wyglądały chyba, jakbyście widzieli to z zewnątrz. Bo ta kamera jakby nie rusza się podczas driftu, wiecie, o co mi chodzi. Jak mamy na przykład w Fordzie tą kamerę, która podąża za samochodem, no to jak driftujemy, to ona inaczej pracuje i te drifty wyglądają wtedy lepiej. A tutaj jest tak bardziej... nie wiem, ta kamera po prostu lata za tym samochodem, nie rusza się podczas jazdy. Tak mi się wydaje, że lepiej by wyglądała, jakby była taka typowo kamera driftowa w GTA. Możemy też włączyć sobie coś takiego. Ale wtedy mi się ciężko kontroluje furę. Ja prawie nic nie widzę. Cio. Teraz jest maksymalnie obniżone.
Autko. O, taka kamera byłaby nawet. Fajna. Ej, coś tam lata! Tu nawet gdzieś wjechaliśmy. Boj, zobacz. Gdzie ja żem wjechał? Jak ja gdzieś próbowałem driftować, te same 360. No, ja też tak cały czas odwroty, cały czas przestery. Nie da się tak łatwo panować na początku. Trzeba się po prostu przyzwyczaić, ale potem już idzie. Jestem zaskoczony, że nawet daje radę jakoś tak dłuższe te drifty robić. Myślałem, że właśnie same takie powolne nawrociki, jak gdzieś tam na parkingach czy coś, a patrzcie, co tu się dzieje. Pyk, pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk. Zobacz, żołnierzu, co tu wyrabiam. Co robi robotę furka? O, przesterowałem. Trochę za dużo gazu. Zdecydowanie za dużo gazu. No i zobaczcie, mamy taką fantastyczną tampę. Ona by super pasowała z tymi oponami do driftu, no nie? Kozak, napęd na 4 buty. To się nie da, no nie da się tym driftować. Dlaczego? Powiedzcie mi, dlaczego to nie driftuje? Przecież to jest samochód typowo do driftu. O co tu chodzi? Rockstar powinien coś zrobić z tym autem. Kurczę, przecież on czekał na taką aktualizację, no. I co my tutaj mamy? Zlecenie banki. Mamy coś takiego. Mamy zlecenie agenta. No jakby możemy zrobić sobie jakieś rzeczy z tym związane, tylko musimy być... A, muszę zmienić sesję. Musimy obrabować bank, ładunki termiczne. I mówicie, że te przygotowania są proste. To zaraz je sobie zrobimy. Rozpoczynamy sobie misję na przygotowanie, na ładunki termiczne. Teraz ja bym chciał wybrać jakąś furę, chyba że dostanę. No nie, oczywiście, że nie dostanę. Tutaj stoi jakaś fura, może będzie otwarta. Jest fura innego gracza. Nie, zamknięta. Mogę wsiąść tylko jako pasażer, cholera. Dobra, gdzie my mamy w ogóle jechać? Jezu, kawał drogi! No i co, dojeżdżamy sobie powoli do celu. Zobaczmy, co my musimy tutaj właściwie zrobić. Widzę, że tam policja gdzieś w powietrzu, także... O co tu chodzi? Dobra, ukradnij ładunki termiczne. Spróbuję się troszeczkę zbliżyć. Chyba z tej ciężarówki będzie trzeba pozabierać, co? Na, mnie tu nie ma. Dobra, troszeczkę tutaj musimy nabroić. O, już, ładunki termiczne mam. Nieźle, szybki jestem. Znaczy, a suka jest w sumie szybka. Kiedy ja to zabrałem? Halo! Wow! Kurde, co za timing miał ten trafik! Halo, halo! A to Mizer, powie wam, że jest świetny, bo czasami ratuje dupę, naprawdę. Dobrze, musimy uciec z policji. Ło ty kurde! Ej, następny trafik miał zajebisty timing, no! Historia wygląda tak. Muszę wam powiedzieć pewną historię, bo ona jest ciekawa. Jakiś czas temu tak sobie powiedziałem, że jak zagram w Totolotka, no to będzie oznaczało moją klęskę, bo jakby wyrzeknę się takiego normalnego zarabiania pieniędzy i będę szedł na jakąś tam, na jakiś tam hazard i tego typu sprawy, no nie? I wiecie co? Od jakiegoś czasu chodzę sobie na siłownię. I tam jest tak, że za każdym razem, jak idziesz sobie do okienka, to babka daje ci kluczyk z numerkiem do twojej szafki, no nie? Dajesz tam kartę członkowską i babka daje ci kluczyk z numerkiem jakimś. I ja sobie pomyślałem, okej. Przychodzę pierwszego dnia, daje mi numerek z datą moich urodzin. Właśnie z numerem, nie dniem, w którym się urodziłem. Mówię, okej, no to pierwszy dzień. Przychodzę następnego dnia, ten sam numerek. Przychodzę następnego dnia, ten sam numerek, a to wiesz, różne pory dnia, totalna losowość, ten sam numerek, nie? I słuchajcie, 5 razy pod rząd był ten sam numerek. Ty, bo tutaj leci we mnie jakiś... A dobra, olał mnie, spoko.
Ej, ten sam numerek, no nie? Cały czas. I dzisiaj byłem i znowu numer z dniem moich urodzin. I myślę, no nie, jak nigdy nie puszczam to lotka, bo wydaje mi się to być totalnie bez sensu i jakby, wiesz jak to jest, prawdopodobieństwo na to, że trafisz tam szóstkę, to się chyba szóstkę tam trafia, jest takie, że jakbyś wziął, zmieszał w garści jakiś piasek, no nie? Na przykład żółty i zielony. W jednej garści masz żółty piasek, w drugiej garści masz zielony piasek i bierzesz te dwie garści i mieszasz ten piasek ze sobą i potem rzucasz z tych dwóch garści na ziemię ten piasek i on się rozdziela dokładnie na dwa takie same kolory, znaczy różne kolory, nie? Czyli na ten żółty i zielony, jak rzucisz go na ziemię. I takie jest właśnie prawdopodobieństwo wygrania w totolotka. Totalnie nieprawdopodobne, no nie? Ej, bo leci we mnie znowu jakiś samolot? Nie, chyba nie. No mega małe prawdopodobieństwo, więc to jest... Ja bym powiedział, że to jest nawet oszustwo, no nie? Dlatego nigdy nie biorę w tym udziału i wydaje mi się, że to jest bezsensowne. Ale z drugiej strony pomyślałem sobie, Jezu, no... Spróbujmy, zobaczymy, co z tego będzie. Tak, lotto to podatek od marzeń. Znaczy, ja puściłem to dzisiaj i trochę słabo, bo dzisiaj jest losowanie. No i wiesz, jak nie... Jak losowanie byłoby na przykład w czwartek, chociaż też będzie, ale dzisiaj jest najbliższe, więc jakby to odnosi się do dzisiaj, no nie? To co ja dzisiaj wysłałem. Wiesz, tak to do czwartku byłbym jeszcze milionerem. A tak, milionerem będę tylko do dzisiaj. No wiesz, w wyobraźni, nie? Podatek od marzeń tak zwany. Jak to dobrze nazwaliście. Także, tak to wygląda, no. Tak, dzisiaj jest to losowanie chyba, no. Dobra, dostarczyliśmy jakieś rzeczy, opowiedziałem wam historię mojego życia. Tak, jeszcze jestem milionerem? Już nie jestem chyba. Już chyba nie jestem, bo jest po 21. To jest bardzo fajne, bo tutaj mamy sticker bomb z naszego loga klubowego, zobaczcie. 1%, tam jeszcze jest na ścianie, widzicie? Super to wygląda, mega fajne. No dobrze, zrobiliśmy sobie jedno przygotowanie. 20 minut temu byłeś bogaty, no a jak? To było bardzo proste, trzeba było po prostu podjechać, mogłeś to zrobić, nie wiem, jakimś opancerzonym pojazdem, nawet nie musiałem z nikim walczyć. Dobra, zagłuszacze sygnału. Dobra, tutaj musimy coś znaleźć. A, tutaj jest, okej. Musimy otworzyć bagażnik, cyk. Otwieraj. Pyk. Okej, zabieramy torbę, ale tylko jedną. Bo tutaj były dwie, co dalej? Teraz musimy poczekać, aż typka się z nami skontaktuje. Okej, teraz musimy zagłuszacze sygnału zamontować w bankach. Czyli musimy wejść do środka tych banków i to ogarnąć. Zobaczmy, o co chodzi. Zniszczysz kamerę ochrony, okej. Dobra, wiecie co, ja muszę sobie tutaj małą mapkę otworzyć na chwilę. Zobaczymy, czy będzie coś więcej widać. No czekaj, to mnie nie może zobaczyć. O nie! Nie montuj nic, uciekaj! Cholera! Nie mogę tej animacji przerwać. Dobra, teraz musimy pałą uciec. Szlak. Ej, no... Kończę, do Lestera nie mogę chyba zadzwonić, ale na szczęście tutaj jest gdzie uciec. Proszę bardzo, następny zagłuszacz. Teraz już chyba kamera mnie nie wykryje, bo zrobimy to raz dwa. Cyk, zainstalowane. Wszystko robimy w sesji, wiesz, otwartej. Nie jakieś tam dodatkowa sesja. Dobrze, kolejny. Cip.
Nie wyrobię się chyba, kurde. 2 minuty? Znajdźmy jedną osobę, która lubi opresora. Ja mam taką teorię co do opresora, to już chyba mówiłem wam kiedyś, że Rockstar specjalnie stworzył taki pojazd, który będzie łatwy do zabijania innych graczy, żeby właśnie młodsi gracze się mogli odnaleźć w tym GTA, no bo ta gra dla kogoś, kto zaczyna, jest bardzo skomplikowana, tak? Tutaj jakiś biznes, tutaj kupowanie czegoś, tu jakieś pojazdy, tutaj ktoś cię zabija z jakiejś wybuchowej snajperki. Tak nie wiadomo o co chodzi, a opresor jest taki trochę nieuchwytny pojazd. I wiesz, tacy młodsi gracze, których jest bardzo dużo, mogą się odnaleźć dzięki temu latający. Rockstar wie co robi po prostu, mówię wam. Oni specjalnie zrobili ten pojazd dla młodszych graczy. Dobra, może się wyrobię, może się wyrobię. Spoko, Krzychu. O, czekaj, kamera, żeby... Zdążyłem. Zdążyłem. Okej, zostały nam jeszcze 2 nadajniki, także gazu, czy tam zagłuszacze. No nie, Rockstar nie wie co robi, jak dodaje takie chore pojazdy. No właśnie wie, oni właśnie chcą, wiesz, sprzedawać tę grę w ten sposób. Oni tak ją sprzedają młodszym graczom. Ale się fajnie kamera ułożyła, chyba zdążę. Dawaj, 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 dawaj. Szybko, szybko, szybko. I jeszcze minutka nam została, powinienem zdążyć. Czekaj, stąd ta suka. Cofamy tym, kurde, muchem. Kurczę, jak to szybko cofa. Nigdy tym nie cofałem. I lecimy, 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 szybko, szybko. Pokazało mi się, że misja jest ukończona. Zainstalowałem tylko 5 zagłuszaczy na 6. To chyba coś nie tak. Dobra, lecimy do bazy, zobaczmy o co chodzi. I pyk, mamy zrobione, teraz co? Musimy ukradnąć gotówkę ze skarbców, banków, dostarcie do klienta. Okej. Okay. Czyli jeden bank zaalarmuje policję, no nie? No bo do jednego nie dostarczyliśmy tego zagłuszacza, więc... Okej, okay, możemy robić to w kilka osób tak w ogóle. Dobra, na razie robię sam, bo chyba można. Okej, można rozpocząć w pojedynkę. Teraz, czy ja będę Aha, wybieram sobie pojazd, dobrze. Ty, patrz, mogę nawet tym robić z samochodem to przygotowanie. Ale ja mam już swoje przygotowane, jakby szybkie samochody. Mogę wybierać tylko te z nowej aktualizacji, więc... Spisać... Naciśnij, by potwierdzić. Okej. Czekaj, co? I swój samochód. Aha, potwierdziłem. Spoko, tu możemy sobie wybrać maskę jeszcze. No i lecimy. No dobra, startujemy. I teraz musimy obrabować wszystkie banki. I ten, gdzie nie zainstalowałem zagłuszacza, zostawię sobie na koniec. Okej? Okay? I patrzcie, nowa Supra, ale pięknie. Y'all drive like the bad motherfuckers I know you are. You're gonna be in the next bank before they even know you out the last one. Co to za bronie? Hej, dawaj kosę! Aha, muszę założyć maskę, cholera. Kradnij pieniądze ze skarbca. Syk. Po pierwszym cię zaalarmuję, kurde. Robimy ten napad, robimy. Dostałem jakieś dziwne bronie, żadnego minigana, nic, zobaczcie. Idź ty. Dobra, zbieramy hajsiwo chyba, no nie? Jak to się zbiera? O, dobra, coś się pojawiło. O. Dawaj, szybko zbieramy. Czy jest nowa animacja zbierania kasy? Ciężko powiedzieć, chyba to samo co było. I cyk, dobra, mamy. I my musimy tą kasę dostarczyć do klienta, to nie jest kasa dla nas. Alarm się odpalił. Mamy szybką furę, więc powinno pójść dobrze. Dobra, co mamy bliżej? Teraz może zjedźmy tutaj na dół. Na ulicach w ogóle aut nie ma.
Ej, zjeżdżaj! Kurde. Czemu akurat tu skręcił? Okej, okay, kolejny bank. Musimy 6 obrabować. Tu żeśmy dali zagłuszacz, więc powinno być spoczko. Aha, czekaj, nie tu wchodzę. Ty, tutaj ktoś jest. A nie. Wydawało mi się, że ktoś, jakiś gracz jest na mapce. A to po prostu tu musimy ładunek podłożyć. Kurde. Czy dodali nowe samochody? No tak, 10 nowych furek. 10 nowych furek. Zbieramy hajs. Ops. Dawaj, suka, robimy to. Co jej tam z głowy wystaje? A nie, to jest jakaś kupa. Chyba, że to taki rysunek po prostu na tej masce. Okej, policja zaalarmowana. Teraz jesteśmy undergroundowymi uciekinierami. Bierzemy nową suprę i uciekamy. Pyk, ostrzał zaporowy. I gazujemy do następnego banku. Wow! Dobrze, policja nas goni, ale nie ma jakiejś przesady. Fajnie by było to robić jeszcze z kimś, no nie? W takiej kooperacji, to wtedy wszyscy zgarniamy chyba porówno hajs. Tak to chyba działa tutaj, co? To jest dziwne, musimy zgarnąć dla kogoś hajs i ten ktoś dopiero nam zapłaci za to, że my ten hajs zgarnęliśmy. No nie? Chyba trochę inaczej powinno być. Zgarniamy hajs. I tyle, i nie ma nas. W końcu jesteśmy złodziejami. Druga osoba 50 tysięcy bierze? To słabo. Coś nie tak. Dobra, gdzie ja tutaj mam zaparkować? Tu dopiero. Wszystko pootwierane, no nie? Prosto do banku. Możemy się w ogóle odsunąć chyba od tego. O, mogę od tego odejść kawałek. Popatrzeć na moją piękną nową furkę. Trochę ostrzelać policję dla zasady. I wchodzimy do środka, zabieramy. Tutaj nawet nie pokazuje się, ile my tej kasy zabieramy, no nie? Tylko po prostu zabieramy. Dobra. Dobra, wychodzimy na te pały. Teraz tak, tutaj mamy tylko ten karabinek i taki ciężki pistolet, to powiem wam, no niezbyt. Może do Lestera zadzwonię. Dobra, kurde, chodźmy do tej super. Jej, no ale tu ich jest! Moja kasa! Dobra, przeżyłem ledwo! A, przekąski szybko. Już mi niewiele tych przekąsek zostało. Dobra, weźmy sobie chip. Tutaj mamy poczyszczone. Mam coś wybuchowego w ogóle? Zostawię sobie na później. Suka, uciekaj, a suka zaczy się. Przepraszam, że cię tak wyzwałem, ale nie o to mi chodziło. Dobra, zdupiamy. Supra, uciekamy! Uciekamy stąd. Czy przebili mi opony? Nie, no coś tak było słychać. Aby wygrać, musisz 3 dni pod rząd. Tak, właśnie chodzi o to, że... Tam trzeba 3 dni pod rząd wygrać jakieś wyścigi, żeby zdobyć... Nie, trzeba być co najmniej na 3. miejscu, żeby zdobyć ten nowy samochód, który jest na tym meetingu tam. No. Ej, jak chcę to zrobić? Musimy to ogarnąć. Dobra, kolejny bank. Patrzcie, gdzie sobie zajechałem. Mam nadzieję, że jakoś, kurde, wyjadę stąd. Niby tak, ale 2 przygotowania i finał. Ja chyba wolę Kajo Perico jednak do zarabiania hajsu. Dużo szybciej.
Dobra, teraz nie będę wychodził z banku, może tych gliniarzy będzie mniej, zobaczymy. Dobrze, kolejny bank okradziony, wracamy do superki. Cholera. Przekąskę. Dobra. Chyba jakoś zwieje im. I zdupczamy, jedziemy teraz. Dobra, chodźmy na tą autostradę, będzie chyba najszybciej, co? I zbliżamy się do ostatniego banku już. Szóstego. Supra daje radę nawet paść w takich wertepach. To Supra. Wow, dobrze, że nie wybuchła. Ty, jakie ładne spody samochodu. Musimy się jeszcze temu przyjrzeć. Widzicie, tam układ wydechowy był i wszystko? Bardzo fajnie. Dobrze. Wbijamy do bank. Palimy. I co wy mówicie, że tutaj jeszcze gdzieś kasa do zgarnięcia jest? Nie no, chyba nie. Kolejny bank obrabowany. Same takie małe banki, no nie? Ale się porozstawiali. Dobra, go! Dostarczamy klientowi pieniądz, ale musimy uważać, bo obława jest gruba. Pierwszy raz robię ten napad, więc przekąski wyposażam sobie od razu. Nigdy nie wiadomo, co tu się wydarzy. Bardzo szybka jest ta Supra. Ciu. Dosyć przyczepna. Teraz pytanie, czy ja mam dostarczyć tą kasę i poradzić sobie sam z gliniarzami, czy jak? A, ucieknij policji, dobra. To teraz musimy wymyślić sposób, jak uciec z policji. Ja bym powiedział, no zróbmy tak, pojedziemy w góry. Zrobienie forsy na stołu już nie co realistyczne. Szybciej mi zbiera, no. Od razu rzucasz do wora wszystko i tyle. A nie się zastanawiasz, nie wiadomo ile. W górach zawsze można szybko pałę zgubić. Niby wszystkie gwiazdki mnie gonią, a zobaczcie, nie ma ani jednego śmigłowca. O co tu chodzi? Kurde, lekko sobie damy z tym radę. Siema w ogóle, Walkis. Gościu strasznie dużo przeklina. Dobrze, że nie po polsku, no nie? Dobrze. Czy elegancko mogę sobie wyjść w ogóle? Tutaj ze snajperki coś porobić. Ty, leci jakieś śmigło. Dobra, zdupiamy. Leci to szybko w moją stronę. I pyk. I pyk. No już powinni mnie dawno, znaczy ja ich powinienem dawno zgubić. Halo. Muszę zmienić rejestrację, no przecież zaraz mnie poznają na pierwszej lepszej kontroli. Ja chyba nie mam przeglądu tej Supry, halo. Mam nieaktualny przegląd. O ty kurde, nie, policja, uciekaj! Przed samą policją zgubiłem, ej! To był fart. To był fart. Dobra, jest jakiś boys tutaj, czeka na mnie. Halo, ja tutaj przyjechałem Suprą. Ile kasy z tego jest? Okej, okay. Co? Pff. Dałem mu cały wór hajsu i dostałem jakąś kopertę? Dobra, oni muszą to jeszcze wyprać, ale... Szyby powybijane, kule podzielę, się o przegląd marki. No tak. Kurde, ej, co jest? 160 tysięcy, ile zabawy było z tymi przygotowaniami. Trzeba było jeździć po całej mapie, tam... Trochę coś nie tak. 160 tysięcy to jest mało. Powinno być tak z 300. Dobra, z 250 to bym był usatysfakcjonowany. Teraz trzeba te wszystkie napady po kolei zrobić. Bo ktoś tam mówił, że 1,5 miliona ze wszystkich napadów, no nie? Takie to. Raczej tak, żeby sobie po prostu, wiesz, furką pojeździć, no nie? No i co, zrobiliśmy sobie napad, 160 tysięcy dostaliśmy. No, trochę trzeba było się narobić. Dostaliśmy jakieś gówniane bronie w ogóle podczas tych napadów.
Nie można było sobie postrzelać miniganem ani niczym takim. Trochę słabo. Przypominają mi się pierwsze napady, gdzie mogliśmy wziąć chyba każdą broń, jaką mogliśmy. A tu niestety, no, jest jak jest, więc... wolałbym miniganem troszeczkę tam podziałać. Ale przynajmniej można wziąć przekąski, można wziąć kamizelki. No, w jednym momencie mógłbym zginąć, więc... znajdziesz listę rzadkich pojazdów eksportowych, znajdź te pojazdy, dostarczy je. Kurde, jakieś nowe rzeczy mamy tutaj do ogarnięcia. Nieźle.